W tym filmie chciałbym porozmawiać o ciągłości funkcji. Ciągłość to jest takie pojęcie, które intuicyjnie dosyć dobrze rozumiemy wtedy, kiedy mamy przed oczami wykres funkcji, kiedy mamy jakiś taki obrazek. I od takich obrazków tutaj kilku zacznę, od takich rysunków. No ale nie zawsze jesteśmy w stanie funkcję narysować. Poza tym no, warto mieć na pewnym etapie już pewne formalne definicje, więc. Po tym, jak pokażę kilka rysunkowych przykładów, to przejdziemy do formalnej definicji ciągłości funkcji, która będzie się opierała na pojęciu granicy. To zaczniemy od pierwszego przykładu. Powiedzmy, że mam wykres funkcji. Tutaj mam osie układów współrzędnych. x, tutaj jest f od x. No i mam wykres, który wygląda jakoś tak. Tutaj jest coś takiego. No i widzimy od razu, że ta funkcja jest nieciągła. Jest nieciągła w tym punkcie tutaj. Dlatego, że te dwa kawałki wykresu się ze sobą nie łączą. Nie da się narysować tej, tego wykresu bez odrywania, bez odrywania pisaczka. No dobrze, no więc powiecie, że tutaj funkcja ma nieciągłość, tak, to jest nieciągłość. No i to jest taka nieciągłość typu typu skok. Tu jest skok funkcji. No zwykle się to właśnie nazywa, że funkcja ma tutaj w jakimś punkcie skok. No dobrze, weźmy jakiś inny przykład. Powiedzmy, że mam taki wykres funkcji. Znowu sobie narysuję osie układów współrzędnych. Tutaj mam x, tutaj mam f od x. No i mam wykres, który wygląda jakoś tak. I wartość funkcji w tym punkcie jest. Tutaj. No, i to jest też nieciągłość funkcji, w tym miejscu, którą od razu widzimy. I to jest taka nieciągłość, która polega na tym, że tak, jakby z ciągłego wykresu funkcji został usunięty jakiś punkt, i wartość w tym punkcie jest inna niż by wynikało to z tego, jak jest w otoczeniu. No, i to jest nieciągłość, którą się nazywa w żargonie nieciągłością usuwalną. To jest nieciągłość usuwalna. To znaczy że ona jest usuwalna. No to znaczy, że łatwo ją usunąć, zmieniając definicję funkcji w tym jednym punkcie. Jeżeli w tym jednym punkcie zmienimy definicję funkcji, to możemy ten wykres uciąglić, przenieść tę wartość tutaj w to brakujące miejsce i my dostaniemy funkcję ciągłą. Czyli niewiele potrzeba, żeby tę funkcję zamienić na funkcję ciągłą. Wystarczy zmienić definicję tej funkcji w jednym punkcie. No tutaj czegoś takiego się nie da zrobić, więc to jest nieciągłość taka. Typu skok. No i wreszcie narysujmy sobie wykres funkcji, który uważamy za wykres funkcji ciągłej. Wykres funkcji ciągłej wygląda tak, że po prostu rysujemy go bez odrywania ręki. Punkty następują jeden za drugim w taki sposób, że zmieniają się w sposób, no, jak to się potocznie mówi, sposób ciągły. No dobrze, no to tutaj po prostu nie mamy żadnych skoków, żadnych punktów. Wysuniętych, i tak dalej, i to jest wykres funkcji ciągłej. Ta funkcja jest ciągła. No dobrze, no to teraz, tak jak obiecałem, przejdziemy do formalnej definicji, co to znaczy, że funkcja jest ciągła. Narysuję sobie tutaj jeszcze jeden wykresik, może trochę mniejszy. Powiedzmy, że mam jakąś funkcję f, która odwzorowuje jakiś przedział. Od a do b i przyjmuję wartość rzeczywiste. Czyli tutaj mam gdzieś przedział AB, no i tutaj mam jakiś wykres mojej funkcji, która jest określona na tym przedziale. No i teraz, co to znaczy, że funkcja jest ciągła w jakimś punkcie? Wybieram sobie jakiś punkt. Powiedzmy, że tutaj mam jakiś punkt C, który na razie będzie leżał we wnętrzu tego przedziału. Czyli rozważam punkt C leżący we wnętrzu, a potem zajmiemy się jeszcze punktami na brzegu. Czyli powiemy, że funkcja F od X jest ciągła, jest ciągła w punkcie C należącym właśnie do wnętrza, czyli teraz piszę taki przedział bez brzegów do wnętrza tego przedziału, wtedy i tylko wtedy, gdy Granica przy x dążącym do c wartości funkcji f od x jest równa wartości tej funkcji w tym punkcie. Czyli mówimy, że funkcja jest ciągła wtedy i tylko wtedy, gdy granica wartości funkcji, wtedy kiedy argumenty dążą do punktu c, jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli jeżeli tutaj byśmy liczyli granicę funkcji w otoczeniu tego punktu c. Dążyli z argumentami zarówno z prawej, jak i z lewej strony do punktu C, no to żądamy, żeby po pierwsze ta granica istniała, żeby lewostronna granica istniała, prawostronna granica istniała i żeby były sobie równe, a po drugie, żeby wartość tej granicy była równa wartości funkcji w tym punkcie. No i to jest definicja ciągłości funkcji w punkcie. Powiemy, że funkcja jest ciągła na całym przedziale wtedy, kiedy jest ciągła w każdym punkcie. Potrzebujemy jeszcze uzupełnić naszą definicję o. Definicję ciągłości funkcji na końcach przedziału, i zaraz to zrobię, ale najpierw zobaczmy, jak ta definicja pracuje w zastosowaniu do tych przypadków, które wcześniej mieliśmy. Weźmy ten pierwszy przypadek, który był tutaj, i powiedzieliśmy, że ta funkcja jest nieciągła. Zobaczmy, czy w myśl tej definicji ona rzeczywiście jest nieciągła. Jak rozważymy ten punkt, powiedzmy c, że on jest tutaj, no to jak będziemy liczyli granicę przy x dążącym do c z lewej strony. Z naszej funkcji f od x, to czy ta granica będzie równa wartości funkcji w punkcie, w punkcie c? Wartości funkcji w punkcie c. No jak dążymy z lewej strony, no to granicą tej funkcji będzie taka liczba, która na osi y jest gdzieś tutaj. Ta, która dokładnie odpowiada temu kółeczku, którego tutaj brakuje. Natomiast wartość funkcji w tym punkcie C znajduje się tutaj. Więc w tym przypadku ta granica lewostronna z naszej funkcji nie jest równa wartości funkcji w punkcie C. Akurat tak się składa, że granica prawostronna. Jak dążymy do C z prawej strony, tutaj ona jest równa z naszej funkcji f od x, ona jest równa wartości funkcji w punkcie c, ale lewostronna granica nie jest równa, więc z tego wynika, że funkcja jest po prostu nieciągła, tak jak to wcześniej już zauważyliśmy. Weźmy teraz ten drugi przykład. Powiedzmy, że tu jest nasz punkt c, no i w tym punkcie będziemy liczyć granicę naszej funkcji. No i tutaj, jak będziemy liczyć granicę z prawej i z lewej strony, z prawej i z lewej strony, no to ta granica będzie taka sama z prawej i z lewej strony, no i ta granica będzie równa tej wartości, którą tutaj zaznaczyłem. Czyli granica przy x dążącym do c z f od x będzie istniała obustronna, ale ona będzie różna od wartości funkcji w tym punkcie, dlatego że wartość funkcji wypadnie gdzieś tutaj. Czyli tutaj, znowu, wartość funkcji w tym punkcie jest różna niż granica funkcji w tym punkcie. Czyli rzeczywiście funkcja jest nieciągła. No i wreszcie, jak rozpatrzymy tutaj ten nasz ostatni przypadek. Jak weźmiemy sobie to jakikolwiek punkt należący do wykresu tej funkcji. No to zauważymy, że zarówno wartość funkcji w tym punkcie, jak i granica lewostronna, jak i granica prawostronna, wszystkie te wielkości są sobie równe. I w każdym punkcie funkcja spełnia tę definicję, którą tutaj napisałem, czyli jest ciągła. No dobrze, na koniec jeszcze obiecałem, że uzupełnię moją definicję o definicję funkcji ciągłej na końcach przedziału, czyli powiemy, że funkcja f jest ciągła jest ciągła w punkcie a leżącym tutaj na brzegu przedziału, no wtedy i tylko wtedy, gdy granica przy x dążącym do a z prawej strony z naszej funkcji f od x będzie równa wartości funkcji w punkcie a. Czyli, ponieważ funkcja jest określona na, na, na tym przedziale, gdzie a jest, stanowi lewy brzeg tego przedziału, to tutaj nie możemy liczyć granicy z obu stron, bo po lewej stronie funkcja jest nieokreślona, więc liczymy tylko granicę z prawej strony. I wystarczy, że granica prawostronna w punkcie a jest równa wartości funkcji. No i tak samo powiemy, że funkcja jest ciągła, jest ciągła. W punkcie b wtedy i tylko wtedy, gdy granica przy x dążącym do b z lewej strony z naszej funkcji jest równa wartości funkcji w tym punkcie. Czyli takie są warunki, które muszą być spełnione, żeby funkcja była ciągła również na końcach. Tutaj mieliśmy, co to jest ciągłość funkcji w punkcie należącym do wnętrza przedziału, a tutaj mamy, co to jest ciągłość w punktach, które leżą na brzegu przedziału, na którym funkcja jest określona. No może teraz jeszcze. Przykład, kąt przykład, funkcji, która by była nieciągła na brzegu. No to weźmy sobie tutaj, powiedzmy, że mamy nasz przedział AB, no i jak by wyglądał wykres funkcji, która by była nieciągła? No ten, no ten wykres mógłby wyglądać na przykład tak, że w punkcie A wartość funkcji jest taka, więc gdybyśmy liczyli teraz granicę, prawostronną przy x dążącym do a, no to wartość tej granicy będzie tutaj. Natomiast wartość funkcji, czyli to jest wartość granicy, natomiast wartość funkcji w tym punkcie jest tutaj. No i ona jest oczywiście różna niż wartość tej granicy. No i podobnie moglibyśmy narysować kąt przykład dla funkcji nieciągłej, na prawym końcu przedziału również może być taka sytuacja na przykład że że na przykład tutaj w punkcie który leży na brzegu mamy jakąś wartość funkcji a funkcja a wykres tej funkcji ucieka tutaj na przykład do nieskończoności tak a tutaj mamy jakąś wartość a tutaj jest asymptota taka funkcja też jest nieciągła w punkcie a no a funkcja ciągła w punkcie a no to jest taka której wykres dochodzi do pewnej jakiejś wartości i granica wartości funkcji w otoczeniu tego punktu takim otoczeniu tylko z jednej strony jest równa wartości funkcji w tym punkcie